Witajcie serdecznie, moi kochani. Tym razem zapraszam Was na odcinek z Tanglewooda, czyli naszej podstawowej mapy fazmofobii, gdzie zrobiło się strasznie jasno. Strasznie jasno. Dlaczego? Sami zobaczcie, chociaż pewnie część z Was już wie dlaczego. Zapraszam. Lecimy na koszmara. Zobaczymy, co nam tu się na Tanglewoodzie pozmieniało od ostatniego razu. Michael Martinez. Transformacja. Teleport. Zdjęcie druga, czy nikogo jemy. Drogie jest w sumie chyba. 5 coś chyba kosztuje. Ale... ale jest dobre. Hiding spot. Kto by pomyślał? Kości brak. Music boxa brak. Kość jest. Hello, boner. Może mirror? Nie mirror. Może tarot cards? Nie. Tak, tarot cards. Słyszałem to, mój drogi kochany duchu. Idę do ciebie. Zmierzam do ciebie. Bum. Nie ma fingerów. EMF2, give me a sign. Freezing? Are you here? Give me a sign. Give me a sign. Give me a sign. Do something. A w sumie. A w sumie. No bo co innego mogłem trafić? Jeśli nie pamiętam tych liczb, ale to jest chyba 5% szans na def. Jeżeli się nie mylę. Dotyka drzwi wszędzie. Ale fingerów chyba nie ma, chyba że to bug. Ale... mam wrażenie, że trochę przyspiesza momentami. A może nie. Może tak mi się tylko wydaje. Pójdę tak prowizorycznie po te... o, złapał znowu. A, w sumie dobra, szybko, szybki checkout. Gdzie jest moja IMF-ka? Tu jest moja IMF-ka. Tu nie. Tu nie, tu. Interakcja, czyli... czym rzuciłeś? Tym. Chyba. Tak jest. Dobra. Teraz mogę stąd iść. Spooky. Czyli fingerów nie mamy. Na pewno. Nie biorę ufałki, wezmę to, wezmę sobie termometr. Zobacz. Nie wezmę termometru. Kuchnia. Orbis? No. Orbis? What?
Zdecyduj się! Ben! Gdzie jest aparat? Nie mam aparatu! Where are you? How old are you? How old are you? Nowy young. Are you friendly? Are you friendly? Are you friendly? Are you friendly? Hey. What? Are you friendly? Are you friendly? Are you friendly? Powiedziałem hejt, ale jakoś tak dziwnie. Are you friendly? Hey. To jest nowy dźwięk, tego nie było takiego dźwięku. Było wcześniej hejt generalnie. Ale zupełnie inaczej, tu jest taki bardziej dźwięczny ten hejt. Dobra, moment. Mamy Spirit Boxa, to wiemy. Zerknijmy sobie jeszcze orby, bo mam bardzo mieszane uczucia co do lokalizacji tego ducha. O. Tu go chyba nie ma. Albo nie ma orbów, po prostu. Najpierw był w kuchni, później w tym przedsionku, w tym... no tam, gdzie pralki. Hej? Hej? I... Mamy czujnik ruchu, to pamiętam. Ale póki co, mieliśmy Ghost Event. Weźmy sobie to, weźmy sobie to, weźmy sobie to i to. Przyda się. Przyda się na bank. Gorąca temperatura 18,5. Kuchnia? Don't think so. No, tak niezbyt. No nie, no to 8 stopni na ducha? Are you here? Are you close? Are you friendly? Where are you? No nie. Impossible. Mam zgaszone tam. What the fuck is going on? Miałem tu zgaszone. Tu jest zgaszone. Gdzie ja tego Spirit Boxa wywaliłem? Gdzieś go wyrzuciłem. Fuck. Tu? A. Where are you? Are you here? Are you close? Are you here? Are... What the fuck? Nie to. Nie to chciałem. Aha! Aha! Dzieje się, dzieje się. Dobra, chyba będzie tu, tylko... Tak wygląda, jakby sobie troszeczkę... wędrował. Bang. Zapala światło, to już wiemy na pewno, że to nie będzie Mara. Jesteśmy pewni. Nie zrozumiałem. Nie wiem w sumie. Nie pamiętam co powiedział. I o co zapytałem nawet. W kuchni było zgaszone chyba też. Tylko się paliło w living room. A może nie wiem. Nieważne. Whatever. Może masz rację. Jakie są moje opcje? Niezbyt optymistyczne. Idźmy dalej. Idź
musimy dalej zobaczyć, co tu się dzieje. Jest jakiś ghostwriting? Nie ma ghostwritingu. Dajmy drugą książkę tu. No fajnie, że ty się tymi drzwiami ciągle bawisz, ale to mi nic nie daje, stary. Doc! Doc był. Doc był. Wraith, Phantom i Yokai. Test na Yokaja! Będziemy krzyczeć! Jej! Głuchy Yokai. Dobra, weźmy sobie sył. Najpierw, może. Myślę. Najpierw zrobimy test na Wraithkę. Test na Wraithkę jest easy peasy. A jak nie pyknie, będzie test na Yokaja. I promise. Bang, bang, bang. A ja mam gdzieś aparat? No mam. Okay, show yourself. Come on. Come on. Show yourself, Paul? On miał? Nie, jak on miał. What? Where? What? Ah, Michael Martinez. Michael, can you show yourself, please? Michael Martinez, do something. Michael, show yourself, do something, give me a sign, do something, show yourself, do something, show yourself, show yourself, Michael. Michael Martinez. Michael Martinez. Michael. Michael. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Michael, show yourself. No dobra, to nie Wraithka. To nie Wraithka. Musimy jeszcze zrobić zdjęcie ducha. Anyway. Myślę, że może. Pomoże nam ten przedmiot. Okej. Okay. Rzucił. Jest jakieś prawdopodobieństwo, że wylosuje jeszcze raz Death? Yes! Let's go! Będzie odrodzenie! Tower? Interakcje! Hermit zamyka. Go w Ghost Roomie. Ale ja chcę zrobić... Aha, i co mi zrobisz? Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Ja ci zrobię zdjęcie. Kurde, nie trafiłem. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Bum. Haha. That's so cool. Zajebisty test. Nie zrobiłem zdjęcia, nie trafiłem. Kurde, nie wstrzeliłem się. Fuck you. Fuck you. Ciekawe, jaki jest my sanity. Miałem The Sun w trakcie tego, czyli podskoczyło mi na maksa. Aha, czyli jestem high. Quite high. Nie, dobra, nie biorę tego, bo chcę zrobić zdjęcie. Anyway. No, jestem zadowolony. Poszukiwania tej karty trwały, 2 tygodnie. Mam wrażenie, że najczęściej wylosowaną kartą jest full. No przełącz mi na to... Gdzie ty jesteś?
Co tu robiłeś? Robiłeś coś niestosownego? Robił coś niestosownego, ewidentnie. Mam 100% sanity i będzie ciężko. Aha! Kurczę, szkoda, że ja tego zdjęcia nie zrobiłem dobrze. Bo generalnie... Ale wiecie co? Ja myślę, że to będzie yokai. Jeżeli to będzie yokai, to mam pewną teorię. Zobaczymy, czy ona... Czy ona się sprawdzi. Dlaczego tak myślę? Phantom, gdy robi się mu zdjęcie, to nie ma żadnych zakłóceń na zdjęciu. I ja wiem, że ja tego zdjęcia nie trafiłem i to może być Phantom, ale co jeżeli, nawet w przypadku, kiedy pudłujemy, to tych zakłóceń też nie ma. Nie sprawdzałem tego nigdy. Ale jeśli będzie to yokai, to jest to coś, co warto... To warto sprawdzić generalnie w dłuższej perspektywie. To był yokai. To był yokai. Ciekawe. Będziemy musieli kiedyś to przetestować. Moi drodzy, jak sami widzieliście, można bardzo fajnie wywnioskować, czy był to Phantom, czy nie był to Phantom, ponieważ zdjęcia z Phantomem nigdy nie są zapikselowane, nie są rozmazane, rozmyte, zawsze są czyste. To prawdopodobnie jest fantastyczna opcja, nawet jeżeli nie do końca trafimy zdjęcie ducha i może nam pomóc w przyszłości. Nie wiem do końca, czy jest to potwierdzona teoria, ale na pewno będziemy testować ją w najbliższym czasie. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Możecie zostawić łapki w górę, komentarze, subskrypcje. A jeżeli chcielibyście dołączyć do Discorda lub Twitcha, to linki tradycyjnie podpinam Wam w opisie. Trzymajcie się cieplutko i do następnego razu. Cześć!